Proszę Państwa, małe usprawiedliwienie, dlaczego ja dzisiaj drugi raz już przemawiam. To nie dlatego, że aż tak bardzo mam takie pragnienie, żeby tyle referatów wygłaszać, ale dlatego, że osoba, która była redaktorem tomu poświęconego postaci księdza profesora Kazimierza Klosowskiego, pani profesor Anna Latawiec, niestety nie mogła być tutaj obecna, prosiła mnie, abym w jej miejsce ten referat przygotował jako również współautor tej publikacji. To, co chcę Państwu w tej chwili zaprezentować, to jest koncepcja uprawiania filozofii przyrody zaproponowana i w praktyce realizowana przez jednego z filozofów, myślę, mogę tak powiedzieć, filozofów chrześcijańskich, pracownika Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, późniejszego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Króciutki zarys mojej wypowiedzi. Postaram się wprowadzić w samą postać księdza profesora Kazimierza Klosowskiego i kontekst jego pracy filozoficznej, bo to jest może najważniejsze, żeby później uchwycić istotę jego propozycji. Najpierw będzie również krótkie zarysowanie jego rozumienia filozofii w ogóle, a później spróbuję na przykładzie tych zagadnień, którymi się zajmował, a więc przypadku w problematyce genezy i ewolucji życia oraz w ramach zagadnienia kreacjonizmu ewolucyjnego, pokazać, jak w praktyce ta jego propozycja uprawiania filozofii przyrody funkcjonowała. Z tej egzemplifikacji myślę, że wyniknie to, co nazwałem tutaj próbą rekonstrukcji charakterystyki tej jego propozycji, a na koniec krótkie podsumowanie, znowu odnoszące się po pierwsze do tego, czy można ją uznać za użyteczną w sensie filozoficznym i po drugie, czy ona w już nowych realiach, które minęły od czasu, kiedy ją zaproponował, czy ona dalej jest po prostu aktualna. Więcej szczegółów o samej postaci można znaleźć w osobnym tomie poświęconym księdzu Kazimierzowi Kluskowskiemu w ramach serii Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej, więc ja się ograniczę tylko do tych elementów, które tutaj są dla mnie najważniejsze. Jak widzimy, lata życia wskazują na to, że stosunkowo krótko prowadził swoją działalność naukową i rzeczywiście w młodym wieku niestety ją zakończył, ale te lata były latami bardzo intensywnej pracy naukowej i zarówno jeśli chodzi o liczbę publikacji, jak i obszar zagadnień, które podejmował, wskazują na to, że rzeczywiście bardzo intensywnie swoją działalność prowadził. To, co go charakteryzowało, to była wejście w pewien nurt myślenia filozoficznego, w szczególności właśnie w ramach filozofii przyrody, a mam na myśli tutaj to, że był kontynuatorem wizji filozoficznej profesora Kazimierza Kusaka, o którym dzisiaj już była mowa, stąd można powiedzieć, że Klosowski był takim filozofem drugiego pokolenia powojennych filozofów chrześcijańskich. W obszarze jego zainteresowań mieściła się tak zwana biofilozofia. Czyli mówiąc w pewnym uproszczeniu, filozofia przyrody ożywionej, podobnie jak omawiany wcześniej profesor Lenartowicz, również dla Klosowskiego tym, co było szczególnym punktem zainteresowania i swego rodzaju fascynacją, to były organizmy żywe i w ogóle życie jako takie. Stąd właśnie taki obszar badawczy. Natomiast jeśli chodzi o kontekst jego uprawiania jego filozofii przyrody, to myślę, że można tu wskazać na dwa elementy. Po pierwsze, w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia trwała taka intensywna dyskusja w kręgu filozofów, no głównie z ośrodków takich jak Akademia Teologii Katolickiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy wcześniej Papieski Wydział Teologiczny, a później Uniwersytet, czy Akademia Papieska, tu w Krakowie, dyskusja o kształcie współczesnej filozofii przyrody. Czym ta filozofia przyrody powinna być? Byli ci, którzy twierdzili, że wobec intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych właściwie filozofia przyrody jest zbędna, bo wszystkie tematy z zakresu poznania świata materialnego już właściwie przejęły nauki szczegółowe i nie ma sensu dalej trwać przy czymś takim jak filozofia przyrody. Byli oczywiście tacy, którzy twierdzili, że nadal jest obszar badawczy,
którym ta filozofia może się zająć, no ale było pytanie, czym ona ma faktycznie być. I tutaj rysowały się takie, myślę, trzy główne stanowiska. Stanowisko, w ramach którego twierdzono, że filozofia przyrody jest po prostu częścią metafizyki, czyli bardziej ogólnej dyscypliny filozoficznej, taką metafizyką szczegółową, która zajmuje się po prostu fragmentem materialnym świata. Była propozycja autorstwa między innymi profesora Hellera, uprawienia filozofii w nauce, czyli że w nauce znajdują się pewne problemy filozoficzne, którymi można się zajmować i to byłaby ta współczesna filozofia przyrody. No i była wreszcie trzecia propozycja właśnie tej szkoły, że tak ją nazwę szumnie, warszawskiej, czyli uprawiania filozofii przyrody jako autonomicznej dyscypliny filozoficznej, która wchodzi w kontakt z naukami przyrodniczymi w ten sposób, że czerpie od nich materiał wyjściowy w postaci ustalonych wyników badań nauk przyrodniczych i teorii przyrodniczych i później przechodzi na poziom rozważań filozoficznych o przyrodzie, korzystając właśnie z tych wcześniejszych naukowych, przyrodniczych ustaleń. Ta dyskusja trwała i ksiądz Kluskowski bardzo intensywnie w niej uczestniczył, reprezentując to stanowisko ostatnio, o którym wspomniałem. Drugi kontekst, również przypadający na bardziej może na lata 90. i właściwie ten okres przemian polityczno-społecznych, które wówczas się w Polsce dokonywały w związku ze zmianą ustroju politycznego, to była taka ożywiona dyskusja światopoglądowa, którą ja hasłowo tutaj w pewnym uproszczeniu nazwałem dyskusją między filozofią chrześcijańską i filozofią ateistyczną, ale w praktyce sprowadzało się to do dyskusji światopoglądowych, takich jak na przykład tych, które towarzyszyły kwestii ustawy aborcyjnej czy kwestii ewentualnego wprowadzenia możliwości stosowania eutanazji. Na początku lat 90. ta dyskusja była bardzo intensywna. Z drugiej strony dyskusja o podobnym charakterze, chociaż na inny temat, dotyczyła wątku związanego z takim pewnym oporem niektórych środowisk przeciwko proponowaniu teorii ewolucji. Były środowiska, które nazwałbym może takimi fundamentalistycznymi środowiskami katolickimi, które zdecydowanie sprzeciwiały się teorii ewolucji i próbowały argumentować, że jest to właściwie tak słabo udokumentowana teoria, że właściwie nie należy jej traktować poważnie i należy raczej na serio brać niemalże dosłownie obraz biblijny stworzenia świata, więc obraz kreacjonistyczny. W ramach tych dwóch kontekstów dyskusyjnych kształtowała się myśl księdza profesora Kluskowskiego, jak za chwilę to próbuję pokazać, w jego koncepcji uprawiania filozofii przyrody można znaleźć ślady właśnie tych dyskusji. Ale najpierw, jakie było ogólne rozumienie jego filozofii, filozofii przez niego? Otóż charakteryzując jego ujęcie, można wskazać na kilka pewnych takich cech, które przyjmował jako pewne założenia w ramach swojej wizji filozoficznej. Przede wszystkim założenie o realizmie zarówno metafizycznym, jak i epistemologicznym, a więc istnieje świat realny, który możemy rzeczywiście poznać i możemy czegoś się realnie o tym świecie dowiedzieć. Nie badamy tylko naszych myśli i pojęć, którymi się posługujemy, ale badamy faktycznie rzeczywistość, która istnieje. Po drugie, realistyczna interpretacja wyników nauk przyrodniczych, a więc możemy interpretować to, co zostaje ustalone w ramach nauk przyrodniczych i w ten sposób dowiadywać się realnie czegoś o świecie materialnym. Kolejna rzecz to przyjęcie pluralizmu bytowego. Zgodnie z tym ujęciem Kluskowski zakładał, że poza rzeczywistością materialną, poza przyrodą, istnieje również inna rzeczywistość. No i to jest ten wyznacznik jego, myślę, chrześcijańskości w tym momencie, a więc dopuszczenie możliwości rozszerzenia tej strefy bytowej również o sferę istnienia i działania Boga. I wreszcie bardzo ważna rzecz to otwartość na wyniki nauk przyrodniczych właśnie w procesie filozofowania, czyli przyjęcie właściwie tych wyników nauk przyrodniczych jako pewien punkt wyjścia dla późniejszej refleksji filozoficznej. Schemat postępowania byłby więc w zarysie taki, że sięgamy po wyniki nauk przyrodniczych, dokonujemy analizy zarówno metodologicznej, jak i epistemologicznej tych wyników, w tym wypadku w ramach filozofii biologii, bo on zajmował się światem przyrody ożywionej,
I przechodzimy na płaszczyznę filozofii przyrody, albo nawet można powiedzieć mocniej na płaszczyznę ontologiczną, w ramach której przedstawiamy własne rozwiązania problemów filozoficznych, które dostrzegamy jako te, które pojawiają się w ramach ustaleń naukowych. Żeby to zobrazować, jak ta metoda działa w praktyce i jak ją stosował profesor Kloskowski, to w zarysie dwa główne zagadnienia, które były no, takimi przewodnimi w jego działalności filozoficznej. Pierwsza podejmowana problematyka to jest kwestia przypadku zarówno w genezie, czyli pochodzeniu życia, jak i w jego ewolucji. Otóż Kloskowski zajął się bardzo intensywnie kwestią przypadku i przypadkowości zdarzeń, wtedy gdy natrafił w tekstach biologicznych dotyczących tej problematyki na takie właśnie sformułowania, na odwoływanie się do przypadku, do przypadkowości. Zaczął analizować pojęcie przypadku, dokonał nawet systematyzacji tego pojęcia, tak jak ono funkcjonowało w literaturze. I następnie spróbował zestawić je z czymś, co wydaje się biegunowo przeciwnym spojrzeniem na procesy, a więc z determinizmem. Dokonując tego zestawienia, ostatecznie doszedł do wniosku, że można traktować przypadek nie tyle w opozycji do determinizmu, czyli do pewnych konieczności, ale jako pewną formę, jako pewien sposób wyjaśniania procesów, które zachodzą w przyrodzie. Stąd jego autorska koncepcja autodeterminizmu ewolucyjnego. Autodeterminizm ewolucyjny oznaczałby pewien splot zarówno tego, co nazwiemy przypadkiem, jak i tego, co nazwiemy z punktu widzenia nauk przyrodniczych koniecznością, a więc pewnym koniecznym efektem działania praw przyrodniczych, przy czym zarówno ten element przypadkowości, jak i determinizmu składa się na te czynniki, które decydują o rozwoju procesu ewolucji zarówno prebiotycznej, jak i później ewolucji biologicznej. Stąd to jego ujęcie w tym aspekcie, w tym zagadnieniu dotyczącym przypadków w genezie i ewolucji życia jest czymś, co nazwałbym pewnym pogłębionym, filozoficznym wyjaśnieniem procesu, które opisują nauki przyrodnicze. I wartością takiego ujęcia było wkomponowanie tego, co nazywamy przypadkiem, jako pewnego czynnika działającego realnie w świecie przyrody i mającego znaczenie dla takiego, a nie innego jej rozwoju. To był i pewnie jest nadal temat ważny również z punktu widzenia filozofii chrześcijańskiej, ponieważ najczęściej przypadek traktuje się jako coś, co jest w opozycji do pewnego zamysłu czy planu, za którym miałby stać Bóg Stwórca. Więc pojawiają się oczywiście takie kwestie dyskusyjne, czy przypadek to jest coś, co krzyżuje Bogu plany i ewentualnie je komplikuje, w jaki sposób Bóg panuje nad tym, co nazywamy przypadkiem, a może w ogóle przypadków nie ma, może to jest tylko kwestia naszego ujęcia pewnych zdarzeń, naszego braku wiedzy i ich po prostu niezrozumienia. Drugie zagadnienie, które ilustruje również tę koncepcję uprawiania filozofii przyrody przez Kazimierza Kloskowskiego, to jest problematyka kreacjonizmu ewolucyjnego. Ten temat pojawia się w jego badaniach w kontekście tak zwanego kreacjonizmu naukowego, który początkowo pojawił się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. i na początku lat 90. był dyskutowany również na gruncie polskim. Kreacjonizm naukowy, czyli taka próba naukowego uzasadnienia faktu kreacji świata przez Boga poprzez odwołanie się do danych empirycznych, które rzekomo miałyby potwierdzać objawienie biblijne w tym zakresie. Kazimierz Kloskowski, analizując argumenty przedstawione przez kreacjonistów naukowych, dokonał ostatecznie stanowczej krytyki takiego podejścia, wskazując zarówno na błędy merytoryczne, wynikające z niezrozumienia danych empirycznych, jak i błędy metodologiczne, które popełniali kreacjoniści naukowi. Natomiast nie zatrzymał się tylko na samej krytyce, ale zaproponował coś pozytywnego w kontekście tego sporu ewolucja-kreacja. Mianowicie przenosząc całą tą dyskusję na poziom właśnie filozofii,
dokonał analizy teorii ewolucji i teorii kreacji, wskazując, że istnieje możliwość uzgodnienia tych dwóch punktów widzenia właśnie na tej wspólnej płaszczyźnie filozoficznej i wykazał te wspólne elementy, które ja nazwałbym tak obrazowo dwiema stronami tego samego medalu. Ewolucja i kreacja to są jakby dwa ujęcia tej samej rzeczywistości, w zależności od tego, z którego punktu widzenia na to patrzymy, no to albo ten proces, o którym mówimy, jawi nam się jako proces stwórczy, albo jawi nam się jako proces ewolucyjny, ale w gruncie rzeczy oba te ujęcia są możliwe do uzgodnienia, ponieważ zawierają wspólne elementy. I ta propozycja Kloskowskiego, czyli jego model kreacjonizmu ewolucyjnego, była propozycją jednocześnie uzgodnienia obrazu naukowo-przyrodniczego i teologicznego w ramach proponowanej przez niego filozofii przyrody. A zatem, próbując rekonstruować i charakteryzować te koncepcje filozofii przyrody, wskazałbym na trzy takie podstawowe elementy charakterystyczne właśnie dla tej koncepcji. Po pierwsze, filozofia przyrody jako dziedzina autonomiczna, ale jednocześnie uwzględniająca wyniki nauk przyrodniczych i współczesnych teorii naukowych w swoich rozważaniach filozoficznych. A więc właśnie nie filozofia oderwana od rzeczywistości, tworzona gdzieś po prostu za biurkiem, ale filozofia, która sięga do ustaleń przyrodniczych, oczywiście tych, które są odpowiednio dobrze uzasadnione, nie do dopiero jakichś wstępnych hipotez, ale do tych teorii, które zostały odpowiednio ugruntowane i zweryfikowane. Po drugie, filozofia przyrody jako narzędzie do takiego pogłębionego wyjaśnienia procesów, które są opisywane przez naukę. I tutaj właśnie ten przykład dotyczący zagadnienia przypadku i analiz Kloskowskiego w tym zakresie jest przykładem tego, jak filozofia przyrody może być takim narzędziem służącym do tego, aby w sposób głębszy wyjaśnić to, co nauka opisuje, a czego nie może głębiej opisać, bo nie ma do tego odpowiednich narzędzi. I wreszcie trzeci aspekt to filozofia przyrody jako swoisty łącznik między naukami przyrodniczymi i teologią. Właśnie na przykładzie zagadnienia ewolucja-kreacja. Oczywiście tam, gdzie przedmiotem wspólnym jest rzeczywistość materialna. Oceniając tę koncepcję, tą propozycję, którą Kloskowski zresztą realizował w praktyce, w konkretnych swoich badaniach naukowych, należałoby zapytać pewnie o dwie rzeczy. Po pierwsze, na ile ta koncepcja i propozycja jest użyteczna filozoficznie. A więc po pierwsze, czy ma w sobie potencjał poznawczy i wyjaśniający? Po drugie, czy da się ją zaaplikować do kwestii światopoglądowych, czyli wyniki mogą być z tego punktu widzenia użyteczne. I pytając o te dwie sprawy, myślę, że możemy odpowiedzieć na nie pozytywnie, bo jak widać na podstawie tych badań, które on prowadził, rzeczywiście ten potencjał poznawczy w tak uprawnionej filozofii przyrody istnieje. Ta filozofia przyrody rzeczywiście pozwala zobaczyć coś więcej niż tylko nauki przyrodnicze pozwalają nam zobaczyć, a jednocześnie nawiązuje do tego obrazu naukowego, a więc pozostaje w pewnej zgodzie, w pewnej spójności z tym obrazem naukowym. Po drugie, daje się zaaplikować światopoglądowo do dyskusji światopoglądowych, które są niezwykle istotne, czyli przynosi pewne możliwości zastosowania w dyskusjach takich jak, mówiąc hasłowo, problem ewolucja-kreacja, i daje pewne rozwiązania, które nie są opowiedzeniem się po jednej stronie sporu tylko, ale daje pewną komplementarną wizję tej problematyki. Drugi punkt oceny dotyczy aktualności tej zaproponowanej przez Kloskowskiego koncepcji filozofii przyrody. Znowu możemy na to spojrzeć w dwóch aspektach. Po pierwsze, w świetle bieżącego rozwoju nauk przyrodniczych, czy w związku z aktualnym rozwojem tych nauk ta koncepcja nadal pozostaje dla nas jakoś aktualna. I po drugie, czy w świetle obecnych kontrowersji światopoglądowych ona dalej może być stosowana. I ponownie myślę, że możemy odpowiedzieć na te dwie kwestie pozytywnie, dlatego że mimo, że od czasów zaproponowania
tej koncepcji filozofii przyrody, no minęło kolejnych 20, czy może nawet więcej lat i rozwój nauk przyrodniczych oczywiście poszedł do przodu i pewnie tak będzie nadal, ale to właśnie stwarza nowe pola badawcze dla filozofii przyrody, to znaczy cały czas możemy, stosując tę zaproponowaną przez Kloskowskiego metodę, a więc wychodzenia od ustaleń przyrodniczych, których liczba jest coraz większa i których zakres jest coraz szerszy, próbować albo uściślać dotychczasowe ustalenia filozoficzne, albo proponować nowe. I wreszcie w świetle przemian i kontrowersji światopoglądowych ta koncepcja uprawiania filozofii przyrody nadal pozostaje aktualna w tym sensie, że dostarcza nam nowych argumentów w dyskusjach, które są prowadzone i umożliwia pogłębienie tych dotychczasowych propozycji, chociażby nawet tych, które sam Kloskowski zgłosił swego czasu, w dyskusjach czy sporach, które są prowadzone chociażby na gruncie zwolenników kreacji i zwolenników ewolucji. Proszę zwrócić uwagę, że ten temat, mimo że wydaje się, że już tak wiele zostało na ten temat powiedziane i właściwie co tu można więcej dodać, on ciągle w sensie światopoglądowym odżywa. I myślę, że będzie odżywał przy kolejnych nowych propozycjach, na przykład takich jak koncepcja inteligentnego projektu, która jest w gruncie rzeczy pewną modyfikacją, współczesną, aktualną modyfikacją tego, o czym wcześniej mówili kreacjoniści naukowi. Dziękuję bardzo.